problem, co jest istotą teorii względności, myślę, że można najlepiej i w ogóle istotą jakiejkolwiek teorii, można powiązać z problemem, czym jest interpretacja teorii, bo jest coś takiego jak formalizm teorii i interpretacja. No więc każda teoria fizyczna ma pewną swobodę interpretacyjną. Może być mianowicie jak jej formalizm zinterpretowany w różnych modelach, często istotnie różne. Niektóre są nieistotnie różne, inne są istotnie różne. I teraz, cóż to, kiedy można mówić o różnych interpretacjach teorii? Właśnie kiedy są to formalizmy interpretowane w modelach istotnie różnych. Na przykład jeden zawiera pewne obiekty, które nie mają swoich odpowiedników, drugi. No i teraz w takim razie, czym byłaby istota teorii? Bo teoria miałaby pewne konsekwencje, pewne twierdzenia w ramach pewnej interpretacji, ale mogłoby być tak, że pewne twierdzenia prawdziwe w ramach jednej interpretacji nie są prawdziwe w ramach innej. I istota teorii to byłoby to, co jest prawdziwe w każdej interpretacji. Jak to się ma do teorii względności? Otóż w przypadku teorii względności są zasadniczo dwie istotnie różne interpretacje tej teorii. I one się różnią ze względu na te dwa aspekty wymienione poniżej. Mianowicie po pierwsze stosunek do kwestii istnienia eteru, a po drugie do tego, czy należy w związku z teorią względności radykalnie rewidować pojęcia czasu i przestrzeni, które były przed jej powstaniem. Otóż interpretacja standardowa, ta, która jest w podręcznikach wykładana, rozstrzyga te zagadnienia w ten sposób, że nie istnieje eter, a pojęcia czasu i przestrzeni trzeba radykalnie zmodyfikować. Natomiast konkurencyjna w stosunku do niej interpretacja dynamiczna, bo to można by nazwać geometryczną, ponieważ ją dopracował ostatecznie Minkowski i zinterpretował teorię względności jako geometrię czasoprzestrzeni. Natomiast drugą można nazwać w kontraście do niej dynamiczną. Jej autorem jest Lorentz, ten od przekształceń Lorentza. Znaczy, właściwie on sam ich nie wymyślił, tylko przypisał mu ich autorstwo Poincaré. Ale istotne jest, że on doprowadził, że tak powiem, rozważania teoretyczne do takiego miejsca, w którym było na miejscu, że tak powiem, wprowadzenie Poincaré ma sporo racji w przypisaniu spektacji, chociaż równolegle doszedł Einstein, równolegle do Poincaré, prawie w tym samym czasie. No więc właśnie, to teraz można zapytać, dlaczego jednak ludzie uważają, że to, co ja stwierdziłem, że jest wyłącznie wnioskiem z teorii w pewnej interpretacji, to znaczy eliminacja eteru i radykalna reforma pojęć czasu i przestrzeni. Dlaczego ludzie uważają, że to jest po prostu konsekwencja teorii względności jako takiej? Niektórzy tak uważają, ponieważ po prostu nie znają interpretacji dynamicznej, której w podręcznikach się nie znajdzie, a inni dlatego, że uważają, że interpretacji dynamicznej nie należy traktować poważnie. Dlaczego? Otóż interpretacja dynamiczna wprowadza, że tak powiem, podejrzane pojęcia. To są właśnie na przykład pojęcia eteru, ale oprócz tego interpretacja dynamiczna wprowadza pojęcie absolutnej równoczesności, która
w odróżnieniu od tej równoczesności fizycznej, która jest względna i zależna od odniesienia, nie ma jednoznacznego nawiązania do wyników pomiarów. Czyli po prostu nie da się jej określić jednoznacznie na podstawie pomiarów. No tak samo z eterem. Nie da się wskazać układu, który eter spoczywa na podstawie pomiarów. Więc to są takie podejrzane pojęcia. No, można wręcz stwierdzić, zaraz powiem dlaczego, że to nie są pojęcia fizyczne. To w takim razie jak? No może metafizyczne po prostu. No i właśnie opory w stosunku do interpretacji dynamicznej sięgającej tak daleko, że po prostu niektórzy nawet ją znając nie chcą jej traktować poważnie, są związane właśnie z istnieniem takich pojęć wyjrzanych, że ona operuje takimi pojęciami. Otóż ja będę chciał twierdzić, że te pojęcia, część przynajmniej tych pojęć, to nie są pojęcia tak po prostu metafizyczne, tylko one są niejako na pograniczu. One w pewnym sensie są metafizyczne, ale mają coś wspólnego z pojęciami fizycznymi. Będę je określał jako, że one są specyficznie protofizyczne. A żeby powiedzieć, co to znaczy, trzeba nawiązać do pojęcia protofizyki. Coś to takiego protofizyka. To ja tutaj tylko dwa znaczenia tego, bo tu różnie można określać jej znaczenie tego terminu, ale zazwyczaj są dwa w obiegu określenia, te, które mnie interesują. Mianowicie, po pierwsze można protofizykę rozumieć jako pewien program konstruktywistycznego ugruntowania fizyki. To jest część programu tak zwanej szkoły erlangeńskiej. Prekursorem tego programu był Hugo Dingler, jeden z wczesnych krytyków teorii względności. Natomiast rozwinął go w pełni Paul Lorenzen głównie. Tutaj też jakoś się do tego przyczynił Peter Janik, ale on się między innymi jest taka książka Protophysics of Time, którą właśnie on przełożył swoją książkę, która pierwotnie była po niemiecku na angielski. Dzięki temu, że tak powiem, ja się w ogóle dowiedziałem o protofizyce dzięki tej książce Janika. Ale tutaj główna rola przypadła Lorenzenowi. Natomiast drugie znaczenie terminu protofizyka to jest pewien określony obszar badań. I można by powiedzieć, że ta protofizyka w pierwszym znaczeniu to jest pewna specyficzna teoria protofizyczna, czy protofizyczny się rozumie w sensie protofizyki w drugim znaczeniu. Cóż to jest protofizyka? To jest obszar badań, gdzie się bada operacyjny sens podstawowych pojęć fizycznych. Właśnie, tutaj w określeniu, w zapoczątkowaniu badań tego rodzaju określoną rolę odegrał Einstein. Mianowicie, cóż, Einstein rozwinął pewną, w praktyce można retrospektywnie powiedzieć, teorię protofizyczną dotyczącą podstaw szczególnej teorii względności. No i to będzie tak, jego sławna operacyjna definicja równoczesności za pomocą sygnałów świetlnych. I druga sprawa to z kolei też te takie pojęcia, które potem w ramach interpretacji geometrycznej, znaczy geometrycznego sformułowania teorii względności nabrały znaczenia. Długość własna, tak zwana, albo inaczej długość spoczynkowa. I czas własny. Einstein po prostu nadał im określony sens pomiarowy, powiązanie z pomiarami. I teraz kluczowy punkt. Einstein wprowadził
do fizyki, przyczynił się do wprowadzenia do fizyki takiego kryterium. Co to jest pojęcie fizyczne? To jest pojęcie fizyczne, któremu można przyporządkować jednoznaczny operacyjny sens. Czyli jeśli się da na podstawie pomiarów jednoznacznie określić, czy dane pojęcie się stosuje, czy też nie. I w świetle tego, w świetle tego kryterium wszystko, czym zajmował się Einstein, zawiera się w obszarze fizyki. Natomiast właśnie tą protofizykę, to znaczy docenił znaczenie tej protofizyki Hugo Dingler, nie używając tego terminu, bo ten termin wprowadził Lorenzo. Hugo Dingler docenił znaczenie tych badań, ale uznał, że jednak to wnioski, do których Einstein doszedł, są wadliwe. Dlaczego? Otóż Dingler odwołał się do czegoś, do takiej idei punktu zerowego. Na czym polega idea punktu zerowego? Że jeśli coś jest deformacją, że jeśli mamy jakiś czynnik, który wpływa deformująco na coś, to można sensownie mówić, że do takiej deformacji doszło jedynie pod warunkiem, że jesteśmy w stanie sobie przedstawić idealny stan, w której deformacji nie było. No więc, jaką mamy sytuację w świecie? Wszelkie fizyczne wzorce jednostki długości podlegają efektowi skrócenia długości. A wszelkie fizyczne zegary podlegają efektowi spowolnienia, mówi się o dylatacji czasu. To jest ten efekt dylatacji czasu. Skoro tak, to opis świata za pomocą takich standardów jest w określony sposób zdeformowany. A skoro jest zdeformowany, to powinno być możliwe, powinno przynajmniej pojęciowo dać się określić opis niezdeformowany, od którego ten jest odchylenie. No i to jest właśnie ta idea, że w takim razie jest oprócz tej geometrii fizycznej, którą można określić za pomocą fizycznych prętów pomiarowych i zegarów, powinna być możliwa, chociaż praktycznie niewykonalna ze względów, o których mówiłem, powinno się dać określić jakąś prawdziwą geometrię świata. I tą prawdziwą geometrię świata można by było, gdyby istniały takie obiekty jak pręty niepodlegające skróceniu długości i zegary niepodlegające dylatacji. To wtedy dałoby się to określić. No, ewentualnie można by było myśleć o skorygowaniu wyników pomiarów za pomocą rzeczywistych prętów, tyle tylko, że trzeba by było wiedzieć, jak je skorygować, a z tym jest właśnie problem. No więc właśnie ta nierelatywistyczna protofizyka Lorentzena, dla której badania Dinglera były pewnym charakter prekursorski, zakłada, że można pojęciowo określić doskonałe standardy metryczne, czyli właśnie takie niepodlegające efektowi relatywistycznym prędy i zegary, i że one określiłyby w świecie pewną prawdziwą geometrię, natomiast ta geometria fizyczna ma z kolei tą zaletę, że ma jednoznaczne powiązanie z pomiarami. A zatem świat powinien mieć taką podwójną, że tak powiem, geometrię. Jedną pochodzącą, jedną odpowiadającą pomiarom nieskorygowanym, a drugą pomiarom, które gdyby się dało skorygować, to po prostu dostalibyśmy taką właśnie geometrię. W związku z tym te pojęcia, takie jak absolutna równoczesność, absolutny czas, absolutna długość obiektów, da się tutaj zinterpretować w świetle tego, że one mają sens nie tyle taki zupełnie nieoperacyjny, co mają sens quasi-operacyjny, pod nierzeczywistym założeniem, że tak powiem. Gdyby się dało wskazać na przykład układ odbywający względem eteru, no to te obiekty z
spoczywające względem eteru nie powinny tym efektom podlegać. Zaraz, bo ja chyba już te 15 minut tak, czeka, będę chciał kończyć. Więc ten taki warunkowy i w tym sensie one mają to wspólnego z pojęciami fizycznymi, że mają ten warunkowy sens operacyjny, a z pojęciami metafizycznymi, że nie da się ich jednoznacznie określić na podstawie tego, na podstawie pomiarów. To ja może tylko przerzucę tutaj właśnie taki katalog zrobiłem, ale to nie będę mu się dokładniej przyglądał. Natomiast teraz właśnie protofizyka pozwala niejako wyjaśnić status tych pojęć, którymi się posługuje ta interpretacja dynamiczna i dzięki temu być może zwiększyć ich szansę do dotarcia do umysłów fizyków. No i teraz, ale oczywiście są również pojęcia metafizyczne, do których się odwołuje, ale w zasadzie interpretacja dynamiczna może się od nich obejść. Po prostu one mają pewne znaczenie, ale w zasadzie można trochę abstrakcyjnie ją sformułować tak, żeby się posługiwać wyłącznie pojęciami fizycznymi i protofizycznymi, nie ściśle metafizycznymi. Jeszcze jest takie nawiązanie do tak zwanej bimetrycznej teorii grawitacji i bimetrycznej interpretacji. Na przykład Whitehead rozwija taką bimetryczną interpretację ogólnej teorii względności, że zakładał, że oprócz tej fizycznej geometrii czasoprzestrzeni jest jeszcze prawdziwa niejako geometria czasoprzestrzeni, która jest geometrią Minkowskiego. Otóż protofizyka właśnie też coś podobnego robi, tylko geometrią tła, tą właśnie prawdziwą geometrię miała być geometria Minkowskiego. Dziękuję, przepraszam. Dziękuję bardzo. Na szczęście, gdzie pan ucieka? Spod... Na szczęście nasza sztywny ten czas. Ale się Kawic właśnie wyznaczyła nam punkt zerowy i od tego już możemy mierzyć spóźnienie. Szanowni Państwo, mamy 5 minut na dyskusję. Zapraszam do zadawania. Za krótkie są czasy. No masz. Ale oszczędziliśmy 5 minut. A drugą zmianę nie zapraszam, zapraszam. Chcieliście mieć dużo wyboru. Widzę pana Szuciński. Nie chciałem wyjść na tę biogadurę. Co? Ja mam tylko poszło, bo wyszło. Ponieważ kiedy pojawia się tutaj koncepcja eteru, to od razu na myśl mi przychodzi dzisiejsza sytuacja z koncepcją ciemnej energii. I proszę Ciebie o skomentowanie, na ile dzisiejszy status pojęcia ciemnej energii, czy ciemnej materii, której możemy zobaczyć, bo ona z natury ma tego swoje własności, nie jest już podobnym do eteru. Czyli nie mamy podobnych problemów z wyznaczeniem operacyjnego jakiegoś kryterium. Rozumiem. Jest takie, bo ja tam wcześniej przerzuciłem, przeskoczyłem te pojęcia specyficznie protofizyczne, jest pewna dwuznaczność w znaczeniu terminu eter. Mianowicie przez eter można rozumieć bądź ową hipotetyczną, hipotetyczny nośnik pól fizycznych, w szczególności elektromagnetycznych, czyli pewną substancję, bądź też wyróżniony układ odniesienia, czyli taki, w którym ten eter miałby spoczywać. Otóż, jeśli porównywać do czegoś tą ciemną energię, to bo ja wiem, chyba raczej do tego eteru materialnego. Tyle tylko, że to porównanie jest o tyle kulejące, że są pewne racje, takie, że tak powiem, fundamentalne do wprowadzenia eteru materialnego. Na przykład, choćby przyjrzyjmy się drugiemu postulatowi Einsteina. On mówi w praktyce, że jak się światło zachowuje? Jak gdyby było falą. No dobrze, ale czy fala może się rozprzestrzeniać bez ośrodka? To jest zasadniczy powód, dla którego wprowadzono to pojęcie. I
dlatego, dlatego właśnie tak brutalnym zabiegiem była rzekoma eliminacja go przez teorię względności. Natomiast ciemna energia to jest typowa hipoteza ad hoc, która żadnego uzasadnienia z pierwszych zasad, że tak powiem, nie ma, tylko po prostu coś trzeba zrobić, żeby sobie poradzić z anomaliami teorii, no to wymyślmy na takie coś. Czy słyszysz pytania? Nie. Operacjonalizacja pojęć to jest pojęcie związane ze stosowalnością empiryczną, wcześniejszą tych pojęć, czy jest to czysta lingwistyka i no, skrajnie, jeżeli panu się uda stworzyć taki zbiór, powiedzmy, encyklopedię protofizyczną na przykład, to pan twierdza, że opisał pan i dał nie matematyczny, tylko lingwistyczny obraz świata. Ja generalnie nie uważam, że trzeba koniecznie operacjonalizować wszystkie pojęcia. Uważam, że jest dobrze zoperacjonalizować przynajmniej te najbardziej podstawowe. No właśnie pojęcia czasu, przestrzeni, to są najbardziej podstawowe pojęcia. I teraz operacjonalizacja, w operacjonalizacji tak naprawdę nie chodzi przede wszystkim o odniesienie do doświadczenia, tylko raczej o wyjaśnienie sensu tego pojęcia, jakie ono rolę odgrywa. Jak operacjonalizujemy, to wiemy, co to znaczy, bo właśnie można się zastanawiać, bo to równocześnie. No ale właściwie co to znaczy? Co to znaczy równocześnie? No więc Einstein mówi, wiadomo, to ta jego definicja, a na przykład Janik mówi coś takiego. Jeśli potrafilibyśmy dysponować zegarem, który nie podlegałby efektom relatywistycznym, to równoczesne to jest, kiedy mamy dwa zegary, że jeden i trzeci zegar, za pomocą którego przenosimy czas z jednego do drugiego. Jeśli na ten trzeci zegar nie wpływa po drodze efekt dilatacji, no to powinniśmy dostać synchronizację tych dwóch zegarów i to prawdziwą synchronizację, tak jak naprawdę jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Zapraszam księdza doktora Darka Gąbka.